Piękna jest obietnica dzisiaj wypowiedziana przez Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Co jest najpiękniejszego w tej obietnicy? Co słyszeliście? Najpiękniejsze w tej obietnicy jest to, że ona dotyczy wszystkich ludów. To jest to, co jest łatwo zgubić, bo pokusa jest, żeby się skupić na menu. Bo menu jest wyjątkowe. Tak, najlepsze mięsa, najwspanialsze wina, prawie jak po premierach w Logosie na górze. Tak, jest taka pokusa, żeby się skoncentrować na jedzeniu. A to, co jest najistotniejsze w tej obietnicy, zupełnie niesłychane. Izajasz to mówi do narodu wybranego, który ma poczucie, że jeśli jest zbawienie, to przede wszystkim jego dotyczy. A on mówi, wszystkie ludy są zaproszone. Bóg obiecuje nam, że wszyscy siądą razem do stołu. Wierzycie w to? Coraz trudniej się w to wierzy, nie? Że wszystkie ludy będą siedzieć przy tym samym stole. Żyjemy w świecie, które jest światem nieustannej wojny. Żyjemy w kraju, który jest światem nieustannej wojny. I zobaczcie, że tę obietnicę Izajasza przejmuje Jezus, który opowiada przypowieść o zaproszonych na ucztę. I ona jest w tym samym kluczu. Zaprosili wszystkich, dobrych i złych. Wszystkich. To znaczy, że I Jezus mówi, że to jest przypowieść o Królestwie Boga, o królowaniu Boga. Na czym polega królowanie Boga? Do czego Bóg używa władzy? Bóg używa władzy tylko w jednym celu. Mówi do nas wszystkich, siądźcie razem do stołu. Cała władza, jaka ma Bóg, jest przez Niego używana w tym jednym kierunku, z tym jednym pragnieniem. Siądźcie razem do stołu. Dlatego mówi Jezus, Królestwo Boże jest między wami. Znaczy jest między tymi, którzy potrafią siąść razem do stołu. I Izajasz i Jezus, mówiąc o tej uczcie, tak naprawdę w imieniu Pana Boga otwierają nas na tę obietnicę zbawienia powszechnego. Miłości, które i pokoju, które faktycznie są w stanie ogarnąć wszystkich. Budzi w nas takie pragnienie, taką otwartość na wszystkich, na każdego, na wszystkie ludy. Tak jest, że to słowo z nas znajduje opór. Już sobie tego nieraz nie wyobrażamy, jakby to miało być. Taka właśnie otwartość na każdego, na wszystkich. Taka otwartość, która przekracza daleko właśnie te granice wyznaniowe. Tak, jest lud Boży, którym no, my będziemy zbawieni. No. Taka obietnica, która bardzo rozszerza serce. Myślę, to jest oczywiste, nie muszę tego mówić długo, że to jest to pragnienie, które się kryje gdzieś za kościołem środowisk twórczych. Nie? Czym jest kultura, jak nie jest takim rodzajem dialogu z każdym? To jest bardzo ważne miejsce w łódzkim kościele. Takie miejsce, które otwiera kościół na wszystkich, na każdego.
przekracza granice ściśle konfesyjne. To jest ważne, bo to jest zamysł Boży, to jest pragnienie Boże, to jest obietnica Boża. To, co słyszymy zapisane przez Izajasza. I ta obietnica Boża szuka ludzi, którzy chcą jej posłużyć, nie? Bo to, że Bóg obiecuje taki pokój powszechny i to, że wszyscy siądą przy stole, piękna obietnica, ale On potrzebuje do tego ludzi, którzy się tej obietnicy też chcą oddać, jakoś jej oddać na służbę. To się nie stanie w sposób jakiś cudowny. Więc jesteście bardzo potrzebni. Dobrze wiecie, że jestem tu z wami na zasadzie znalezienia sobie okienka. Kardynał Wojtyła tak mówił, jak odwiedzał oazę, że znalazł okienko. I na zasadzie tego okienka wpadł do Krościenka nad Dunajcem, nie? Na kilka godzin. Ja powinienem być teraz w Rzymie na synodzie, ale nie mogłem nie być z wami. W minionym tygodniu, właściwie w tym tygodniu, na początku, na synodzie, jednym z tematów to było pytanie o dialog Kościoła z kulturą. To był jeden z tematów, który można było wybrać. Powiem wam, myślę, że niczego nie naruszam, bo to też nie chodzi o to, żeby jakieś tajemnice zdradzać, ale na synodzie pracujemy mniej więcej w 36-7 grupach. To się zmieniają, ale zawsze jest 37 stolików. To ten temat dialogu z kulturą wybrało tylko 5 stołów. Pokazuje, jak to jest bardzo ważne. Nie? Jak są ważne takie miejsca jak to. To nie jest dzisiaj wcale dla nikogo oczywiste. To nie są dzisiaj ani w świecie, ani w Kościele priorytety. Może dlatego, że my właśnie powoli w ogóle przestajemy wierzyć w tę możliwość takiego spotkania, gdzie każdy zasiądzie przy stole, a my przy tym stole będziemy szczęśliwi nie dlatego, że są najlepsze wina i najlepsze mięsa, tylko właśnie, że wszyscy przy tym stole siedzą. I że ze mnie zostanie wydarta gdzieś przez Pana Boga, zabrana taka postawa, że z każdym siądę, ale z Tobą to nie. Znaczy z Tobą nie będę, nie. Mogę Ci odpowiedzieć, która jest godzina, ale nie będę z Tobą siedział przy stole. To są dwie różne rzeczy. Jest obietnica Boża, takiej wspólnoty, która może ogarnąć wszystkich, ale ta obietnica w nas trafia na opór. Nas trafia na opór. To miejsce jest miejscem służby tej obietnicy. Panu Bogu dziękujemy. Druga myśl, która jest w tym Izajaszu, to jest w ogóle niezwykły tekst. Tak jak najpierw Bóg obiecuje wszystkim ludom, że siądą z Nim przy stole, tak potem obiecuje, że zdejmie hańbę ze swojego ludu na całej ziemi. To jest przejmująca obietnica. Czy wszystkie ludy są zaproszone na ucztę, ale lud Boga, to znaczy my, ma ogłoszoną obietnicę zdjęcia z niego hańby. Znaczy tak naprawdę tylko do swojego ludu Pan mówi o jego grzechach. I tę hańbę widać właśnie w tym, że ten lud jest na całej ziemi. To znaczy on jest rozproszony. On jest rozgoniony na cztery wiatry. I za każdym razem to rozproszenie, ta diaspora, te wszystkie podziały są niczym innym, tylko owocem grzechu pośrodku tego ludu.
ta obietnica Boża, że z nas zostanie zdjęta ta hańba. No ona jednak nam co nieco też uświadamia, nie? Bo my byśmy może chętnie poodwracali te obietnice. Znaczy najchętniej byśmy siebie widzieli przy tym stole jako pierwszych. A o hańbie i o grzechach to byśmy raczej mówili w stosunku do tych wszystkich ludów, które są dookoła. A Pan nam uświadamia, że jesteśmy rozgonieni, jesteśmy rozproszeni, jesteśmy podzieleni. I to jest jedna z przyczyn, dlaczego nie jesteśmy też narzędziem jedności. Właśnie dlatego nie potrafimy zapraszać wszystkich. Dlatego my mamy opór, jak Bóg mówi, że wszyscy są do stołu zaproszeni. My nie jesteśmy w stanie posługiwać tej obietnicy, bo my jesteśmy sami na wiele sposobów podzieleni. I dobrze jest usłyszeć to z tego Izajasza, zmierzyć się z tym. To nie jest powiedziane po to, by nas przetrącić, tylko by nas uświadamiać ważne rzeczy. Jeśli mamy służyć tej powszechnej miłości Boga, tej powszechnej otwartości Boga, to gdzieś trzeba zaczynać od tego, żeby niwelować rozproszenie, które jest między nami. Podziały, które są między nami. Żeby posługiwać jedności najpierw wewnątrz ludu Bożego. To jest ogromny wstyd, że my jesteśmy tak podzieleni. Ogromny wstyd. Pan mówi, że zdejmie ten wstyd z naszych twarzy. Tak, ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, to, że ta obietnica Izajasza jest spełniona. Tak? Jak wszystkie obietnice Boże są spełnione, ta obietnica też jest spełniona w Jezusie Chrystusie. Wszystkie Boże obietnice są spełnione w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy na uczcie. Jezus mówi o tej uczcie w 6 rozdziale Jana. Kto mnie spożywa, nigdy nie będzie łaknął. Znaczy, że to, co z tego stołu jemy, to jest najlepsze mięso i najlepsze wino. Bo takie może być tylko to, które sprawia, że już nie będziesz łaknął i już nie będziesz pragnął. To jest to, co jest w stanie cię naprawdę nasycić. Jest stół, który nas syci. Ta obietnica spełnia się tak naprawdę w ten sposób, że Pan, który nas zaprasza do stołu, karmi nas sobą. Tego Izajasz nie był w ogóle w stanie pomyśleć. Ale to jest właśnie to, jak postępuje Bóg, że daje obietnice, które potem spełnia w sobie właściwy sposób. I niewyobrażalny, nie, dla nas jakoś nieprzenikalny. Jest stół, z którego możemy jeść i być nasyceni. Być nasyceni. I każde nasze pragnienie, łaknienie jest zaspokojone, kiedy spożywamy Jezusa. I to jest to, co ksiądz Waldek tak ładnie powiedział na początku, że to miejsce chce być miejscem ewangelizacji. Czyli my już wiemy, do jakiego stołu trzeba iść, żeby zjeść tę ucztę. Najlepszą, najwspanialszą, obiecaną. My znamy ten stół, znamy miejsce wypełniania obietnicy. To nie zmienia tego, że ciągle gonimy jeść gdzie indziej jeszcze, nie? Po różnych restauracjach. Jadamy przy różnych stołach i wracamy nienasyceni, wracamy głodni, czasami zatruci. Był taki biskup w Krakowie pomocniczy, który mówił, że jemu nie szkodzi tylko to, czego nie zje. Może tak być, nie? Że są takie stoły, z których lepiej nie jeść, bo jak zjesz, to się zatrujesz. Jest stół, który cię zawsze syci. Zawsze. To miejsce musi być miejscem ewangelizacji. Nie? Benedykt XVI tak pięknie mówił, kto nie daje Jezusa, daje za mało. Więc
tym przekazie, przy którym się wszyscy tutaj uwijacie i przy którym pracujecie, gdzieś jest jednak istotne także to, byście widzieli, że tym, który was tu woła i który tu jako pierwszy działa, jest Jezus. To nie tylko tak, że macie swoje talenty wielkie, wspaniałe, że odkrywacie w sobie takie czy inne kompetencje, rozwijacie je też, że spełniacie się w ten sposób. To wszystko jest ważne, ale gdzieś ważne u samego początku jest to, że jest Jezus, który woła. Jezus chce być obecny w świecie, Jezus chce ludzi karmić i woła was do tego, byście mu posługiwali. I nie bójcie się odsłaniania tego charakteru waszej misji. Na synodzie takie, akurat wczoraj jeszcze, ja wczoraj do późnego wieczora siedziałem na synodzie, takie zdanie jednego z biskupów azjatyckich, które mnie bardzo uderzyło, to było takie, że nie jest też dobrze, jak rozmywamy nasze orędzie. To znaczy, naraz zaczynamy mówić o wszystkim. Nieraz jest taka ochota, żeby mówić o wszystkim, jeszcze o tamtym, jeszcze to jest ważne, a tamto jak jest ważne, nie? A tamto to w ogóle jest przeważne. Tak? I co jeszcze powiedzieć? I gdzieś w tej masie tematów, które musimy podjąć, gdzieś znika to, co w Kościele było zawsze naczelną nowiną. Jest nowina o Bogu, który mnie kocha. Do tego stopnia, że w Jezusie Chrystusie był gotów za mnie umrzeć i zmartwychwstać. To jest najważniejsza nowina chrześcijańska. I ten biskup mówi tak, jak przepowiadamy wszystko, to tak naprawdę nie mówimy nic. Gdzieś musi być nasza świadomość skoncentrowana na tym, co jest podstawowym chrześcijańskim orędziem. Jest Jezus, jest Jego uczta, który nas syci. Możesz chodzić po wszystkich innych stołach, będziesz głodny. Jak szukasz nasycenia, przyjdź tu, przyjdź tutaj. Takie trzy myśli z tego Izajasza bardzo wam kładę na serce i z największym przekonaniem i z największą radością za was się modlę w tej Eucharystii. Tak jak mówiłem na początku, i bardzo wam dziękuję za to, kim jesteście i co robicie. Amen.